36. dzień inwazji Rosji na Ukrainę. Wydanie specjalne Polska na Dzień Dobry. Witam naszych widzów i witam również naszego gościa, a jest nim pan Mariusz Marszałkowski, biznesalert.pl. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Panie redaktorze, czy odejście od rosyjskiego węgla, gazu i ropy to są te najmocniejsze sankcje, które będą wpływały rzeczywiście na Władimira Putina? To na pewno są ten rodzaj sankcji, który jest najbardziej bolesny dla budżetu Federacji Rosyjskiej. Musimy pamiętać o tym, że budżet Federacji Rosyjskiej w głównej mierze złączony jest z tym, jak wygląda sytuacja między innymi na rynku energetycznym, czyli jak wygląda kwestia związana z gazem, z ropą, ile kosztują te surowce na rynku. I teraz, jeżeli zostanie wprowadzone embargo na to, żeby tych surowców nie sprowadzać z Rosji, to automatycznie budżet rosyjski bardzo mocno ucierpi na tym. A w jakich kwotach, jeśli możemy powiedzieć właśnie o tych kwotach, ile pieniędzy budżet rosyjski straci? To znaczy, jeżeli mówimy o pełnych na przykład dochodach budżetu rosyjskiego za zeszły rok, to w przypadku ropy naftowej to było 120 miliardów dolarów tylko w przypadku ropy. Dodatkowo 65 miliardów przyniosło eksport produktów naftowych, czyli benzyny, oleju napędowego i innych paliw, oraz około 50 miliardów dolarów za gaz ziemny. Około 10 miliardów to kwoty, które przyniósł węgiel. Także mówimy tutaj o ogromnych pieniądzach i to są pieniądze, które bezpośrednio trafiają do budżetu Federacji Rosyjskiej. Budżet Federacji Rosyjskiej, te kwoty stanowią około 37% rocznego budżetu Rosji, więc jeżeli rzeczywiście byłaby sytuacja, w której państwa europejskie nałożyłyby embarga na dostawy surowców, to Rosja by bardzo mocno to odczuła. Oczywiście to nie jest tak, że wszystkie wpływy by zniknęły, no bo należy pamiętać, że Chiny na pewno nie zarzuciłyby zakupu rosyjskiej ropy. Tak samo Indie czy Pakistan, które wręcz zwiększają teraz te zakupy, ponieważ Rosjanie oferują specjalną zniżkę na tą swoją ropę. Więc, no, ale na pewno Europa jako główny klient, jeżeli zdecydowałaby się na nałożenie takich sankcji, to na pewno mocno uderzyłaby w reżim Władimira Putina. Właśnie chciałam zapytać o to, jeżeli Europa odejdzie od tych surowców rosyjskich, to kto może być potencjalnym nowym klientem Rosji? No, przede wszystkim ci, którzy wyznają podobne wartości albo nie uosabiają się z wartościami prezentowanymi przez świat czy cywilizację Zachodu. Czyli oczywiście chodzi tutaj głównie o Chiny. Chiny będą traktowały Rosję jeszcze bardziej przedmiotowo, nie podmiotowo, czyli będzie traktowana jako stacja benzynowa i to jeszcze taką, z którą ma się bardzo, w której ma się bardzo duży rabat. Chińczycy będą kupowali jak najwięcej tych surowców, jak się da, ponieważ te tanie surowce będą wpływały bardzo mocno na kondycję chińskiej gospodarki, która też nie jest w łatwej sytuacji. Więc na pewno Chiny, na pewno Indie, to też jest państwo, które z kolei nie chce, żeby Chiny zbytnio wzmocniły swoją potęgę gospodarczą, więc żeby utrzymać tego kroku chińskiej gospodarce, to Indie też będą kupować ropę i gaz z Rosji. No i na pewno ten szereg państw takich, nazwijmy to, które są bardzo mocno uzależnione od Rosji, czyli Armenia, Białoruś, te państwa pozostaną w orbicie Moskwy, no i będą dalej kontynuować zakupy surowców właśnie z Rosji. Ale tu pojawiają się też pytania, jak będą wyglądały w takim razie ceny za ropę, za gaz, jak zmienią się też rachunki Polaków w momencie, kiedy my odejdziemy od tych rosyjskich też surowców. Gaz jest bardzo drogi i ten szantaż Władimira Putina wychodzi na naszych rachunkach, co widzimy już od tego nowego roku. Tak, pani redaktor, no tu trzeba pamiętać o tym, że trudno w takim okresie kryzysu, wojny jasno predyktować, jakie będą ceny, ponieważ to jest niewiadoma. Rynek energetyczny jest bardzo podatny na wszelkiego rodzaju zawirowania polityczne.
i to było wielokrotnie widziane choćby podczas wojny w Iraku, podczas wojny domowej w Libii, wszystkich miejscach, gdzie się wydobywa surowce energetyczne i jakieś zakłócenia w tym wydobyciu, czy ryzyko zakłóceń już powoduje wahania na rynkach surowcowych. I teraz mamy taką sytuację, w której naprawdę trudno coś zweryfikować, trudno coś ocenić. To, jeżeli popatrzymy z perspektywy takiej czysto ekonomicznej, czyli regulacji popytu i podaży, to no, na pewno wstrzymanie czy wprowadzenie embarga na surowce z Rosji wpłynie na ceny na globalnym rynku, bo po prostu odetnie się jednego z głównych producentów tych surowców. I to, jeżeli mamy sytuację taką, że spada podaż surowców i tak już niezbilansowanym rynku, bo proszę pamiętać, że jeszcze przed wojną na Ukrainie mieliśmy sytuację, w której nie było do końca podaży, nie było do końca zbilansowanej podaży i popytu, czyli mieliśmy zbyt duży popyt ze względu na wzrost gospodarczy, natomiast produkcja węglowodorów no nie szła zgodnie, znaczy nie szła w takim tempie jak wzrost konsumpcji. No i teraz to się jeszcze bardziej pogłębiło i się pogłębi, jeżeli dojdzie do takiego embarga, ale to jest, tak jak powiedzieliśmy na początku, to jest jedyne narzędzie, które może rzeczywiście zmienić politykę w Rosji, oczywiście też nie z dnia na dzień, bo Rosja ma zapasy, Rosja ma rezerwy, ale w perspektywie następnych kilku miesięcy to jest jedyne narzędzie, które może zmusić Rosję do usiąścia przy stole negocjacji pokojowych. I takim rzeczywistym negocjacji, bo nie to, co teraz widzimy, co no jest tak, prowadzone. Tak, ale tutaj, tutaj niestety no, mamy takie informacje, codziennie dramaty rozgrywają się na Ukrainie. Dzisiaj na Twitterze jest taka informacja bardzo przykra. Kobieta Ukrainka była gwałcona przez kilka dni przez rosyjskich żołnierzy. Jej syn widział, jak ta kobieta, 6-letni syn, widział, jak ta kobieta umiera. Widział, jak jest gwałcone. Dziecko osiwiało w ciągu kilku dni. 6-letnie dziecko. Jak prowadzić negocjacje z takim bandytą? No to jest, oczywiście to jest bardzo trudna sytuacja i wojna to jest wiele dramatów, wielu ludzi i niestety no, my nie mamy narzędzi odpowiednich do tego typu działań. To znaczy świat zachodni musi działać tym wachlarzem narzędzi, które ma, ponieważ no, trzeba mieć świadomość, że no, militarna opcja tutaj nie wchodzi w grę. To znaczy Rosja mimo wszystko, mimo całej swojej tego blamażu, który pokazuje na Ukrainie, to jest jednak wciąż potęga militarna, która posiada ponad 6 tysięcy głowic jądrowych różnych typów. Więc niestety, ale no, to jest błąd historyczny, który został popełniony gdzieś tam w latach 50., gdzie w ogóle doprowadzono do możliwości, żeby Związek Sowiecki posiadał broń jądrową. To samo Chiny i inne państwa, które no dzisiaj trzymają w szachu resztę państw, które nie chcą wojen, które chcą się rozwijać, chcą korzystać z tego dobrobytu gospodarczego, który nam daje globalizacja. No ale niestety wciąż pozostaje wiele takich państw jak Rosja, która ma mentalność gdzieś XIX, początku XX wieku, która uznaje, że władzę o potędze państwa decyduje to, jakim okrucieństwem kieruje się w czasie działań zbrojnych, a nie to, jak silną ma gospodarkę. Chociaż w Rosji 30 milionów ludzi żyje bez na przykład dostępu do toalety w domu. Tak, więc, a no, dzisiaj dziennikarz naszej stacji mówił o tym, że 83% Rosjan popiera Władimira Putina. Niestety. No to niestety to jest taki kubeł zimnej wody dla tych, którzy myśleli, że Rosjanie będą... że Rosjanie nie utożsamiają się z władzą w Moskwie. Oni się utożsamiają. To jest model, który widzieliśmy już w historii, także w III Rzeszy, gdzie potem próbowano się gdzieś tam usprawiedliwiać Niemców, bo byli jacyś tam sprawiedliwi, jacyś, którzy walczyli. To samo widzimy w Rosji. Mamy kilka procent ludzi, którzy wychodzą na ulicę, którzy protestują, którzy siedzą w więzieniach, ale mamy 80% ludzi, którzy albo są do tego nastawieni neutralnie albo wręcz popierają. I to niestety jest, pokazuje, że społeczeństwo rosyjskie no, nie jest społeczeństwem, które w ogóle ma jakiekolwiek bliskość relacyjną z tym społeczeństwem Zachodu. Poza oczywiście pewnymi dobrami luksusowymi, które społeczeństwo zachodnie chciało czerpać z Zachodu, czyli torebki różnego typu, różnych projektantów mody, wyjazdy za granicę do Paryża i do innych stolic europejskich, nowoczesne telefony i tak dalej. To Rosja
Rosjan ciągnęło, natomiast nic więcej. Wartości europejskie były wyśmiewane, były traktowane jako coś, no, były pewne takie obraźliwe określenia stosowane, już nie będę ich przytaczał. Natomiast to rzeczywiście teraz pokazuje dobitnie, jakie jest rosyjskie społeczeństwo. No właśnie, panie redaktorze, mamy informacje między innymi takie, że niemieckie banki zamroziły ponad 95 milionów euro w ramach sankcji na rosyjskie firmy i osoby prywatne. Te sankcje mają miejsce w wielu krajach. Oligarchowie rosyjscy spotykają się oczywiście z tymi sankcjami. Ale zastanawiam się, czy rzeczywiście te sankcje, te majątkowe sankcje mają wpływ na tych oligarchów, no właśnie na to ich postrzeganie, jak to ich boli i czy ostatecznie boli to Władimira Putina, który ma swoje pałace i chyba nie przejmuje się tym, co jest na koncie swoich kolegów. No rzeczywiście tutaj nie do końca wiemy, jaki jest wpływ tych sankcji, bo proszę pamiętać, że w 2014 roku, kiedy Unia Europejska nałożyła sankcje na braci Rotenberg, czyli jeden z takich dwóch braci, którzy są bardzo blisko związani z Putinem, to Putin po prostu dał im kontrakty na budowę między innymi mostu kerczeńskiego, czyli tego mostu nad Morzem Azowskim, który połączył okupowany Krym z kontynentalną częścią Rosji. Ten kontrakt oczywiście był mocno przepłacony, zarobić mieli oligarchowie i tak też się działo. I takich kontraktów w Rosji było wiele po 2014 roku, gdzie zarobić mieli po prostu oligarchowie. Tylko proszę pamiętać, że ci oligarchowie nie zarabiali tych pieniędzy po tym, żeby wydawać je w rublach, żeby, nie wiem, jeździć do Geleńczyku na wakacje czy do Anapy, ale żeby trafiać na Rivierę francuską, do Miami, do Hiszpanii. To był ich cel funkcjonowania. Potem tam kupować posiadłości, tam jeździć luksusowymi samochodami. W Rosji ci ludzie nie chcieli spędzać czasu, nie chcieli wydawać tych pieniędzy, ponieważ to nie był dla nich żaden splendor. No i teraz pytanie, czy nagle się okaże, że wybrzeża Krymu są atrakcyjne dla tych oligarchów, że teraz oni będą tam jeździć. No ja wątpię, powiem szczerze, no bo rosyjscy oligarchowie nie chcą siedzieć w tym sosie rosyjskich, tej rosyjskiej tłuszczy, tej reszty, która nie ma nic praktycznie. Natomiast chcą się pokazywać na Zachodzie. No i czy to będzie skuteczne, tego nie wiemy, bo Putin jest politykiem, który rządzi wręcz w sposób dyktatorski. Natomiast na pewno to jest pewien element, który trzeba próbować. Znaczy my musimy próbować różnych elementów. Może jeden nie zadziała, ale wszystkie razem wzięte do siebie może zmienią tą sytuację w Rosji i zakończą wojnę na Ukrainie. Bardzo panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę, za to spotkanie. Mariusz Marszałkowski, biznesalert.pl, był państwa i moim gościem. Dziękuję panu. Dziękuję serdecznie. A my oczywiście kończymy nasz poranek. Mamy może na koniec taka informacja oczywiście o tych wszystkich ofiarach. 134 cywilów, w tym 6 dzieci zginęło, a 415 osób zostało rannych od początku wojny z Rosją, od 24 lutego. Szczególnie za te osoby, które giną w tej wojnie, za tych Ukraińców, którzy oddali życie, ale i za te dzieci. Pomódlmy się w tym ważnym momencie, jakim jest Wielki Post. Już o godzinie 12:00 Dzień z Republiką. Zapraszam ja i Piotr Nisztor.